Witajcie, z tej strony znowu Starkej. To jest dalej Sekiro. A ja dalej to wszystko nie umiem grać i w ogóle. No więc cóż, od ostatniego odcinka minęło dużo czasu. Dla mnie był jeden dzień. Dałem sobie tyle samo. Dalej nie umiem grać, dalej umieram, dalej jestem lamą. I dalej jedyny sposób na walkę dla mnie to jest rzuć przeciwnika olejem. No, tak jeszcze na wstępie powiem, że jest dzisiaj ze mną gość specjalny, który w sumie no po prostu przyszedł w odwiedziny. No i siedzi w tyłu, dlatego jeśli będą jakieś hałasy większe niż zazwyczaj, to nie dziwcie się, no ale właśnie, no... Po prostu pewna osoba mnie dzisiaj odwiedziła. No i tyle. A póki co skupimy się może nadal na przejściu tego zamku, gdyż no... To jest chyba mój cel główny. Przejść zamek. Chociaż dobra, mój cel główny wygląda trochę inaczej, bo tak jednak... Naprawdę to moim celem jest dowiedzieć się, jak zdobyć drugą katanę. Gdyż, no nie ukrywam, wiem przynajmniej tyle, że będziemy mieli tu dwie katany ze względu na to, jaką miniaturę używam. Niedawno się dość, po prostu, niedawno to zaobserwowałem, więc... Więc to wszystko, no kontynuując jeszcze, jest dla mnie nowe. Nie wiem, jak działa ta druga katana, czy ona w ogóle będzie występować. No ale raczej źle miniaturze, czy na jednej z grafik w grze pokazali, to raczej będzie. Dobra. A więc mój plan jak zwykle iść po cichu, gdyż na głośnego nie potrafię tego zrobić, czy na standardowego. Może przez to, że po prostu nie umiem walczyć, nie umiem grać. Chociaż, żeby nie było, wiem, że muszę do bitew podchodzić spokojniej, ciszej, nie spamić przyciski, a jednak bardziej reaktywnie to robić. Rozumiecie? Akcja, reakcja. Może coś się nawet uda osiągnąć. I tak dalej będzie. A może będzie standardowo i nic nie wyjdzie. Dobra. A więc zaczynamy starcie. Znowu się nie... Znowu udało się nabrać na... pchnięciu. A było tak blisko. I śmierć. Bo oczywiście nie zdążyłem zareagować. Ale to już chyba standardowe w moim wykonaniu, także no. Dla mnie niewielkie. A pomoc losu dalej się pokazuje ciągle, no chociaż nie wiem do tej pory dlaczego. Wiecie co, nie no, ja muszę naprawdę na cichca tu poprzechodzić. To jest chyba jedyny sposób, żebym mógł cokolwiek osiągnąć. A oczywiście, no, expa mam mniej niż miałem na początku, jak tu wwoziłem. Oczywiście po moich ćwiczeniach i tak dalej. Bo ja nie umiem grać, się nie nauczę. Za szybko prawdopodobnie. Ale z takiego sprawia mi przyjemność, więc... Po prostu gram. Jeśli będzie dalej tak samo źle, to... Nie będę ukrywał... Zastanawiałem się nad porzuceniem serii z Sekiro. Nie gry samej w sobie, bo jednak no już kupiłem. Dawno jestem po okresie... zwrotnym. Więc z Sekiro na pewno bym sobie dalej grał, nawet samemu. Ale w najgorszym wypadku właśnie zakończę serię. Na mieście Sekiro może znajdę jakąś inną grę. Chociażby Dark Souls, które... Bądź co bądź... Ogarniam bardziej od Sekiro. Tym podkreślam, bardziej. Nie. Bardzo. A bardziej, no rozumiecie, bardziej, a bardzo to... Dwa różne słowa. Tak samo jak dwóch różnych samurajów, czy tam co to jest, teraz próbuję mnie zaatakować. Dobra. Na takie spotkanie... Nie ma innego rozwiązania, jak po prostu... Olej. Ja rozumiem wszystko i w ogóle. Nie chcę marnować też wszystkiego, co mam. A, mam dwa wskrzeszenia już. Ale kontynuując. Olej jest chyba jednym rozwiązaniem, którym mogę się poszczycić i powiedzieć, że tak jest skuteczne, tak pozwoli mi zwyciężyć z nimi.
sumie nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, poza tym, że oczywiście mi nie wychodzi granie. I tym, że... No... W sumie nie wiem, czy wspominałem, czy nie, ale nie dostałem żadnego, powiedzmy, wsparcia w tej kwestii, jak grać w tą grę. Słownie, pod ostatnim odcinkiem jest zero komentarzy, także to... Nawet najmniejszych porad nie ma. Oczywiście poza tym, że tutaj muszę umrzeć. Wiecie co, naprawdę, póki co gra sugeruje, że nie powinienem jej nagrywać, bo nie umiem. Po prostu nie potrafię się skupić na grze wystarczająco bardzo. Podczas nagrywania. Czemu ogólnie nie wiem, czy ta gra jest odpowiednia na to wszystko. Są ludzie, którzy na pewno to nagrywali, dobrze im to szło, no ale... Jakoś tak nie potrafię. Niby łapię rytm Sekiro momentami, może nie łapię. To już nie mnie oceniać. No ale właśnie, widzicie, jaka jest sytuacja. Trzech przeciwników, nie mam już leczenia, jedno wskrzeszenie. Tak więc, no... Będę wam marudził chyba wiecznie, ale... Prawdopodobnie, jeśli nie zachęcicie mnie w jakiś konkretny sposób, bądź nie dacie mi naprawdę skutecznych porad, dokończymy z Sekiro po tym odcinku. Rozumiecie. Nie ma co zbędnie się wysilać. Jak mi idzie? Zobaczmy, czy uda mi się jeszcze na spokojnie to zrobić, czy już... Koniec. Dobra. Póki co wygląda na to, że może udałoby się na spokojnie. Ale tym razem muszę już pojedynczo ich wyłapywać. Skończył się olej, rozumiecie? Więc tak. Jak to zrobić? Jak widzicie, udało mi się odnieść wielki sukces. Co prawda mikrofon musiałem wyciszyć, bo oczywiście był hałas. Ale nie sądzę, żeby cokolwiek ważnego umknęło w ten sposób. Bałem bogactwa. No i oczywiście jakieś przedmiociki, które są pewnie nic nieznaczące. Stąd nie wiem, czy odkryłem tu jakiś sekret, skrót, czy co, jak. Chociaż to nie było aż takie dobrze ukryte.
No i na tym kończymy już przygodę. Na pewno. Tak. Na tym już kończymy wszystko. Prawdopodobnie dostanę smoczy mur i w ogóle wszystko, co się da negatywnego naraz. Chociaż nie, dobra. Kłamstwem by było, gdybym powiedział, że już koniec i w ogóle. Z nimi się nauczyłem akurat trochę walczyć. Więc to masz tacy trudni w obsłudze jak samuraje. Chodź, chodź tutaj. Chodź, brzydalu. Super. Nareszcie znaleźli się oponenci, z którymi mam jakieś szanse, a ci nawet nie chcą do mnie podejść. Czemu mi nie zrobił ciosów? No właśnie, tego ciosa. I gram ze śmiercią jak nic, patrząc na to, że nie mam już niczego, a idę dalej, naprzód. Chociaż może znajdę coś, czego bym się nie spodziewał znaleźć, więc... No dobrze i... No przez coś, czego się bym nie spodziewał znaleźć, miał na myśli jakieś, no nie wiem... Rzeczy, które są przydatne, a nie jakieś wątroby węgorza. List Ishina? O, coś nowego. Notatka zostawiona przez Ishina w strażnicy. Być może Emma wie, gdzie się udał. Droga Emma, w bramie zamku w Ashinie słychać coraz głośniejszy tupot. Tengu zajmuje się szczurami. Nie obawiaj się, Ishin. Czyżbym znalazł coś, czego nie powinienem znajdywać? A może, nie wiem? Aha. No spoko. To nawet nie wiem, czy co znalazłem. To jak, gdzie. Ale znalazłem. Czyli jednak może... Może naprawdę znalazłem coś jeszcze, no, porządnego. Fajnie by było. Jako rekompensata tych wszystkich moich niepowodzeń. A więc, no, jak wspominałem... Przy trudniejszych oponentach prawdopodobnie będę musiał wyciszać mikrofon i liczyć na szczęście. W takich warunkach może uda mi się czasami nawet coś osiągnąć. Ale, no, Sekiro tak czy jak jest trochę przytłaczające, trochę trudne, trochę wymagające. Także nie wiem, czy będę dalej je nagrywał. O, super cukierek. To od was zależy, tym razem już naprawdę. Postarajcie się po prostu mnie przekonać w komentarzu, dlaczego warto, jeśli naprawdę zauważę, że... No powiedzmy... Chcecie tego, chcecie widzieć moje zmagania i w ogóle wszystko. To może będę skłonny nawet jeszcze grać na serii. I w ogóle, jeśli nie, to niestety, ale przechodzę na tryb spoczynku w Sekiro, jeśli chodzi o serię. Będę grał sobie samemu, może kiedyś wrócę za 20 lat czy coś. Lady Emma, tell me, what has caused the state of this man? The rejuvenating waters, that is what it is called. Are you telling me that this is Ashina's secret weapon? I am. Those who drink it cannot fully die. No, they become unable to die at all. The rejuvenating water, it also... It springs from the dragon's blood. Does it not? Yes. Lady Emma, I do not believe the dragon's blood is sacred. Not at all. Nowa wstawka fabularna. Czyli, że on uważa tą samą smoczą krew za przekleństwo, czy co? Super. Super. Zamiast pójść do posążka, czy coś, to ja już idę tutaj, oczywiście otwieram sobie śmierć. Ach. Ale tak czy jak udało się coś osiągnąć. Mamy połowę odcinka, ja... ruszyłem się z miejsca. Także no, brawo ja. A wiecie co, może nawet zanim coś, to jeszcze pójdę potem... zobaczyć, czy mogę oddać tą notatkę całą. No, w sumie nawet mnie bardziej to interesuje niż cokolwiek innego. Ojej. Nigdy nie sądziłem, że będę miał jakieś takie aż problemy w grze w Sekiro. There was a dragon rot epidemic in Ashina once before. Back then, it is my hope. There was a back. Nawet nie mogę o tym liście pogadać ani nic. Super. Liczyłem na jakieś dialogi, czy cokolwiek, a tutaj.
Dosłownie nic. Wyście, nie, nie. Tak chyba to. Tak więc... Mam nadzieję, że albo ja zmienię zdanie, albo wy mnie przekonacie, ale... No, no obecnie mam naprawdę. Jak... Nieważne jak bardzo by mi się przyjemnie grało, czuję jednak takie powiedzmy zmęczenie materiału wiecznymi śmierciami. Rita Ashiny... Jinsuke Sada? Sada? O Jezu, nie! Proszę, nie! Nie, nie, błagam, nie! Nie róbcie mi tego! Miniboss. Tutaj nie ma przebacz. To jest jedyny sposób, w jaki będę... z tym walczył. Dobrze, że tu nie przylazłem jednak. Mamy wyzwanie. Po raz kolejny. I tutaj chyba naprawdę wygram techniką na płomienie. Nie mam zamiaru się wysilać. Coś. Więc po prostu no. Nie ten przycisk. No, umieraj, umieraj, gość. Jak? Mi powiedzcie, jak ja mam się przed czymś takim bronić? No, jak z tym wygrać? Nie, wiecie co? Jeszcze jedna próba. Jedna próba i jeśli się nie uda, to naprawdę ja już kończę z Sekiro. Bo dla mnie to jest przesada. Mieć wrogów, którzy w sekundę zabijają mnie od tak po prostu. Nie wiem, może tu nie powinienem przychodzić. Może jest jakaś inna lokacja, która powiedzmy, że jest łatwiejsza. Ale ja nie znam tej gry. Nie wiem, czegoś mam się spodziewać, gdzie co leży, jak, gdzie, po co. Więc ja, no nie ukrywając, po prostu idę tak, jak mi się wydaje, że jest prawidłowo i... Wszystko w temacie, można najprościej to nawet powiedzieć. Na pewno napotykam na takich wrogów i weź tu wygraj. Nawet przez mój blok się przełamuje. O tak po prostu. On tak unika tych moich płomieni, że nie. To nie przejdzie. Nawet na płomień, nawet na ogień nie wygram z nim. Dobra, połowę walki mam za sobą. Nie mam już dostępu do ognia. Tak więc... gdzie to jest? Cukierki są moją ostatnią nadzieją. Ciekawe, czy one się nadpisują. Mam nadzieję, że nie. Nadpisują, super. Czyli zjadłem, zżarłem dwa cukierki tylko po to, żeby stwierdzić, że i tak wracam do tego. A potem ginę. Tak. Nie wiem, jak to mam wygrać. Jest to dla mnie za trudne. Dobra, widać, kiedy on to próbuje robić. Więc... Jeśli udałoby mi się idealnie wyczuć moment, może... Nie, tego się nie wiem. Ach, cóż. Ja już naprawdę nie wiem. Powiem wam już tyle. Co jest? Dobra, no to kontynuując. Ja na tym kończę. Kończę z Sekiro już chyba definitywnie. Jeśli mnie nie przekonacie naprawdę jakimiś solidnymi argumentami, jakimiś dosłownie strategiami jak walczyć, poradami, gdzie mogę coś znaleźć, co... wzmocni wilka na tyle, żeby po prostu by sobie radził. Bez jakichś konkretnych porad typu jak dokładnie kontrolować, które skille mogą mi dać coś, co da mi wystarczającą przewagę nad wrogami. Po prostu proszę was o konkretny odzew. Sam odzew. Nie wiem. O, to w sumie chyba tak technika nawet. Ale kontynuując. Jak mam sobie z tym poradzić? Jakieś porady, informacje, cokolwiek. Po prostu chciałbym wiedzieć, co mam robić, bo... Mi się przyjemnie gra w Sekiro. Samemu na pewno sobie będę grał. Ale w ramach serii po prostu to zbyt dużo czasu ode mnie
wymaga, żebym nagrał krótki odcinek. Dlatego no mam nadzieję, że naprawdę wam się podobało do tej pory. Do zobaczenia w innych grach, bądź może w Sekiro, jeśli naprawdę mnie przekonacie. Ale co do tego naprawdę już, no, nadużywam słowa naprawdę. Jednak, no całkowicie nie jestem pewien, by było możliwe. Także no, to prawdopodobnie nasze ostatnie spotkanie z Wilkiem. No i do zobaczenia już w następnych odcinkach z innych gier, jak się powtarzam. Hej!